A co z Belfrem, to niech się sami dowiadują, jak zobaczą. all ships, kapitan Borchardt. Men overboard. Samobójstwo nie jest naturalną konsekwencją pobicia się z kumplem. No Marek, mnie przyciągnął? Roma, mnie przyciągnęła, to po pierwsze. Przede wszystkim scenariusz, nie? No i fantastyczna obsada, reżyser, operator, no wszystko co najlepsze, można powiedzieć, gwarantujące. Taki gwarant, dokładnie, taki gwarant to też po prostu chciałam powiedzieć. Tego, że jest, będzie fajna praca. No i też myślę, że marka, która już została wypracowana wcześniej, bo dwa poprzednie sezony Belfra dla mnie, jako dla widza, to była świeżość, którą wtedy zobaczyłam w polskim serialu, to była klasa. To jest właśnie też taka specyficzna, mam wrażenie, że odwaga w ogóle dobierania też tematów, które się porusza i języka, w jaki sposób się te tematy opowiada. Bo trochę już lat minęło, Belfer był takim jednym z pierwszych chyba takich w ogóle serialów, serial premium, tak? Czyli takie właśnie zamknięte opowieści, które czasowo są rozciągnięte dużo dłużej niż film, więc można powiedzieć, że jest to serial, ale od początku do końca pięknie poprowadzeni bohaterowie, pełnowartościowe postaci i to jest tak naprawdę klucz i mówię dlatego na poziomie scenariusza, tak jak sobie tutaj z Markiem rozmawialiśmy, dla mnie to na samym początku, jak ja zaczęłam czytać ten scenariusz, miałam poczucie, że ja nie będę w żaden sposób zagrożona sytuacją, że ja mogę tutaj dopuścić się jakiejś sztampowości. Tu nie ma na to przestrzeni, nie ma o tym mowy. Każdy temat jest tak poprowadzony, że natychmiast już sam scenariusz powoduje, że aktorzy budują postaci w pełnym takim spektrum emocji. To dla mnie było coś, co mnie tak złapało od razu. Bo ja niestety nie mam telewizora, więc raczej też nie mam telewizora. Natomiast rzeczywiście cały czas żyłem legendą w ogóle tych dwóch sezonów, więc no, to jest ta druga strona i to, co rzeczywiście to, co mnie również, no, że tak powiem, no, strasznie się ucieszyłem, że mogę z koleżanką tutaj między innymi wziąć udział w tym trzecim sezonie. Ja nie wiem, czy ja jej mogę zaufać. A mi? Ona miała depresję, trzeba jej było pomóc. Nasi starzy o tym gadali pod twoim domem, jak gdyby nigdy nie widzieli. Co ci mam jeszcze powiedzieć? Prawdę po prostu! Co nas zaskoczyło? Ewa i Belfer. Ewa i Belfer mają szansę. Czy mają szansę? No ale dlaczego patrzysz? Ja nie jestem Belferem. No bo mówicie, że przykro mi. No przykro właśnie. Nie jest bardzo przykro, czy Ewa, wiesz? No to pytanie po prostu mnie bardzo zasmuciło. No właśnie. Zaskoczyło, no ja nie potrafię tak do końca powiedzieć, bo ja nie widziałem serialu. No, słyszę od kolegów, że się świetnie ogląda, że jest świetnie zrobiony, świetnie zagrany. Natomiast no nie wiem, no jak zobaczę, to wtedy powiem, co mnie zaskoczy. Co mnie zaskoczyło, kiedy zobaczyłam serial, myślę sobie, wiesz co, chyba nie zaskoczyło mnie nic tak. Znałam jednak scenariusz, więc wiedziałam, co się wydarzy, ale ja byłam bardzo ucieszona i taka naprawdę, nawet dumna mogę powiedzieć, kiedy zobaczyłam całość, to wiesz co, mogłabym powiedzieć, że równe prowadzenie historii, to znaczy w taki sposób, że ja nie czuję, że ja tracę zainteresowanie, kiedy wchodzi kolejna postać. To jest tak naprawdę bardzo trudne, szczególnie w serialu moim zdaniem, gdzie wiesz, ludzie wchodzą jednak na wycinek historii, często nie budują tak jak w filmie całej od początku do końca postaci, tylko są jakąś tam na przykład drugoplanową czy trzecioplanową małą epizodyczną rolą i zgrać to w taki sposób, żeby naprawdę wartko opowiadać historię i poziom emocji, żeby był adekwatny, no to jest naprawdę duża sztuka i to no, w takim pozytywnym sensie było dla mnie zaskoczeniem takim, gdzie byłam dumna naprawdę, ja usiadłam i mówię wow, że nie ma żadnego momentu, ale naprawdę Marek, zobaczysz to, myślę, że się zgodzisz, że nie ma naprawdę dla mnie żadnego takiego momentu w tym serialu, gdzie ja bym usiadła i miałam takie, no dobra, idę na herbatę, nie ma takiej możliwości. Każda kolejna postać, która wchodzi, jest tak pięknie wygrana od początku do końca, pełna i tak zaskakująca, że ja jako widz, już tam niezależnie Ewa Krawiec czy nie, po prostu chciałam wiedzieć, co będzie dalej i plus dodatkowo, jakby widzę to, bo
powiem, że to jest Łukasza praca, przede wszystkim reżysera, że każda emocja, która jest na twarzach tych bohaterów, jest to przepracowane, dopracowane z aktorem, nazwane, dlaczego, w jaki sposób. Widzisz to po prostu, ten poziom jakby tego profesjonalizmu, czuć, że wiesz, że to jest od początku do końca nazwany temat, który jest grany w środku, w prawdziwy, naturalny sposób przez aktora i masz absolutnie wypełniony każdy kolejny szczegół dla mnie, to jest mistrzostwo i ja uważam, że ten serial taki jest.